Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo zaprezentuję Ci jakość dźwięku nagraną za pomocą Nikona D7200. Opakowanie widzisz tam z tyłu gdzieś za mną oraz kolekcji moich mikrofonów Rode, włącznie z lawalierkiem. I parę słów wprowadzenia. Nagrywanie dźwięku używając mikrofonu zewnętrznego do kamery nie jest jakąś moją preferowaną metodą, ale czasami się przydaje. Nawet przy synchronizacji pliku z rejestratora dźwięku jest nieco łatwiej wypatrzeć piki i wtedy podmienić dźwięk przy edycji, czy go dopasować przy edycji. Ostatnio na przykład jakimś cudem włączyłem mikrofonik w niewłaściwe gniazdo Zoom H2, no i niestety pół godziny materiału poszło się paść, ponieważ kręciliśmy w terenie jakąś naukę jazdy z kursantką, ta kursantka mogła tylko w ten dzień, nie mogła w inny, to w zasadzie nie było możliwości powtórzenia tej lekcji, tego materiału w innym czasie. Tak więc materiał z kamery i zewnętrznego mikrofonu był wtedy jedynym dostępnym do obróbki, no i coś tam zrobiłem. Jeżeli dopiero zaczynasz i masz ograniczone zasoby finansowe, to też warto od tego zacząć, czyli kamera i jakiś mikrofonik zewnętrzny. Ale uczciwie Ci powiem, kamery są naprawdę wspaniałymi maszynkami do nagrywania obrazu, ale niestety nie do dźwięku, aczkolwiek powoli się to zmienia. I jeszcze raz pokażę Ci test tych kilku moich mikrofonów. Sytuacja jest niestety studyjna, jak masz jakiś inny sprzęt, zdecydowanie musisz poeksperymentować z czułością mikrofonu w ustawieniach kamery. Jedne mikrofony mogą w ogóle nie pasować do tej Twojej kamery, nagrany dźwięk się może różnić, no w sumie jest mało przewidywalny, także najlepiej na samym końcu czy w trakcie zrób kilka próbnych nagrań i to pod kontrolą jakichś w miarę przyzwoitych słuchawek. No i ruszamy do boju. Pierwszą część filmu, którą słyszałeś, nagrałem za pomocą mikrofonu Rode Stereo Video Mic X. Znalazłem jakieś wideo, gdzie ktoś polecił właśnie tutaj zmniejszyć maksymalnie czułość mikrofonu i w tym przypadku ten Nikon ma czułość mikrofonu nastawioną na 4, ale zwiększyłem tutaj do plus 20 dB na mikrofonie. I jaki to daje efekt studyjny, mam nadzieję, że w porządku, ale ocenisz za moment sam. W teorii jest to najbardziej wypasiony mikrofon z tych moich wszystkich trzech czy czterech. I ładnie teraz przełączam na Rode Video Stereo Mic. Przełączam ładnie na tego. No niestety nie mam kilku Nikonów. Także udało mi się jakoś przełączyć kabelek do Rode Video Stereo Mic Pro. I był to mój pierwszy nabytek, jeżeli chodzi o mikrofony do kamer. Jestem już z niego zadowolony przez ponad 3 lata. Problemów w zasadzie było zaledwie kilka. Ciężko jest zdjąć pokrywę baterii. Jeszcze częściej zapominam tą baterię włączyć i czasami nic nie jest nagrane. Czasem zapominam wyłączyć. No, włączysz to włączysz, prawda? Nie wyłączysz to nie wyłączysz, ale jak nie wyłączysz, to na drugi dzień masz koszt kilkunastu złotych baterii alkalicznej. No i niestety trzeba za to zapłacić. I troszeczkę ciężko przełącza się tutaj taki guzik wzmocnienia. Kilka razy też zdarzyło mi się ustawić go w niewłaściwym położeniu. W każdym razie mikrofonik jest bardzo fajny, szczególnie jak nagrywam jakieś swoje wycieczki. Obracam ten mikrofon wtedy odwrotnie, nie jest tam frontem do ludzi, tylko tak jak teraz frontem do mnie, przodem do moich ust. No i w tej chwili odległość od ust wynosi tyle. No tyle. Mam miarkę, to możemy zmierzyć. Jeszcze raz jest miarka, patrzę ile wynosi. Około 30 cm. Jakość dźwięku jest do Twojej oceny. I co teraz robię? Zmienię na Rode VideoMic Pro Rycode, który jest następcą VideoMica Pro. I niestety daj mi szansę przełączenia kabelków.
Rode Video Mic Pro Rycode. Jest to podobno następca mikrofonu Video Mic Pro. No już widzę tam czerwony wskaźnik baterii, także praktycznie widzę, że jest rozładowany. Mam z nim najmniej doświadczenia. Kupiłem go dopiero teraz, parę miesięcy temu, w 2015. I tak, na razie raz zapomniałem wyłączyć baterii, przez co ze 3 dni myślałem, że się zepsuł na gwarancji, no ale jakoś się zorientowałem, że to tylko bateria. Nagrywałem też z nim coś w terenie, kiedy pomyliłem gniazda w Zoom H2 w moim lawalierze Rode. Także niewątpliwą zaletą tegoż to Rode Video Stereo Mika Rycode jest ten system przeciwwstrząsowy, plastikowy. No na razie gumki w tym wideo stereo miku są ok, ale wieczne na pewno nie są. Producent daje zapasowe, no ale guma jak guma. Wiadomo, zawsze kiedyś sparcieje. A każde akcesorium firmy Rode to jest niestety jakieś pieniądze kosmiczne. Na pocieszenie, gadżet do jednego firmowego mikrofonu z reguły pasuje do całej reszty. Obsługa jest bardzo podobna, chociaż jakimiś detalami się może różnić. Przetestowałem też gwarancję Rode. Była to sprawa mechaniczna w tym Rode Video Stereo Miku Pro. Drugim razem był to problem z jedną z kapsuł Rode X, prawda, Rode Video Mic X. I za każdym razem serwis nie marudził, zrobił porządek w ciągu paru dni. Chwalą się 10-letnią gwarancją. No, widocznie z jakiegoś powodu się chwalą. I zostaje mi do przetestowania lavalier Rode. Na razie go przetestuję na tych samych ustawieniach, co są dla tych mikrofonów, no ale niestety muszę oczywiście przełączyć. Także powtarzam jeszcze raz, przetestowuję w tej chwili lavalier Rode. No, generalnie używam go do Zoom H2 w terenie. I jakie są tutaj wady? Jak już zdejmiesz osłonkę piankową, w tej chwili tutaj jest futerko, to bardzo mało prawdopodobne, że dasz radę założyć ją z powrotem. Przynajmniej mi się to nie udało. No ale w tej chwili widzisz wiatrochron, który jest przeznaczony do pracy w terenie. Tam daje, że tak powiem, wszystko co może. Jestem z niego zadowolony. Po szumu, świstu wiatru nie słychać. Abyś mógł tego mikrofonu używać z kamerką, potrzebujesz jakiejś firmowej złączki. No ale na pocieszenie nie potrzebujesz baterii, jak w innych lavalierach. Jako jedyny z całego zestawu ma 5 lat gwarancji zamiast 10. I tak szczerze mówiąc, dość długo nie używałem go po zakupie i było to bardziej z własnego lenistwa niż z jego zalet, prawda? Także na tym w sumie kończę. Przedstawiłem Ci kilka porównywalnych mikrofonów i tak szczerze mówiąc, nie namawiam Cię do jakiegoś konkretnego zakupu. Moje nabytki mają uwarunkowania wybitnie historyczne, a później konsekwentnie, chociaż z małymi wyjątkami, pozostałem tej firmie Rode wierny. Ten test jest również studyjny. Może to nie odzwierciedlać jakości dźwięku w terenie. Natomiast jak Ty masz jakieś doświadczenia z innymi mikrofonami do kamer, to chętnie usłyszę Twoją opinię. Oczywiście w komentarzu pod tym filmikiem. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym wideo. Teraz nagrywałem Rode Lavalier.